Ukrainy, który on nazwał systemem partii hegemonicznych. Nie, no idea jest świetna, powiem rewelacyjna. Po pierwsze, zainteresowanie młodych ludzi takimi dyskusjami dosyć trudnymi jest duże. No, widzę w programie wieczornym jest już bardziej luźno i luzacko, więc super, w ogóle super, że są ludzie, którzy chcą to organizować, a po drugie ludzie, którzy w tym uczestniczą. To jakby zaprzecza tezie dzisiaj, że młodzi ludzie nie biorą aktywnego udziału w takim życiu poza, że tak powiem, uczelnianym, takim czymś innym niż są wykłady czy ćwiczenia, więc ja jestem pod wielkim wrażeniem i tylko tutaj organizatorom przyklasnąć i pogratulować. Przede wszystkim gratuluję inicjatywy, jaką jest Dzień Politologa. Gratuluję tego, że ta inicjatywa już żyje tak długo i żyje coraz intensywniej moim zdaniem. Mam nadzieję, że będziemy obchodzić kolejne rocznice Dnia Politologa, że będziemy wspólnie te rocznice świętować. Sądzę, że politologia, studenci politologii doprowadzili do tego, że i absolwenci, i pracownicy Instytutu, i całe środowisko, jakie się wokół Instytutu wytworzyło, jest jednym z najbardziej scementowanych zjednoczonych środowisk akademickich w Szczecinie. Także życzę wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że również tak jak w tym roku Dzień Politologa to będzie nie tylko okazja do znakomitej szampańskiej zabawy, ale też pogłębionych debat, dyskusji na tematy polityczne, historyczne, tak jak to się stało dzisiaj. Zaangażowanie ludzi, to jest najważniejsze i to stanowi, że tu może być naprawdę dalej elita, która będzie rządzić krajem w przyszłości.